Dzień dobry, dzień dobry. Dziś się przed Wami odsłonię, dosłownie w przenośni. Tak jak obiecałam w poprzednim filmie, przejdziemy sobie przez moją wieczorną rutynę pielęgnacyjną. Pokażę Wam wszystko, czego używam wieczorem, czyli demakijaż, oczyszczanie, peelingi, maseczki, sera, kremy pod oczy, maski oczyszczające, bardzo fajne, coś co pomaga mi w pozbyciu się niedoskonałości. Cała pielęgnacja jest skierowana do skóry również dojrzałej i mieszanej. Także dzisiaj serdecznie Was zapraszam na wieczorną rutynę pielęgnacyjną. Woda jest przygotowana, makijaż mam do zmycia, włosy upięte. Zaczynamy. Zaczniemy oczywiście od demakijażu i no, to jest jeden z ważniejszych kroków pielęgnacyjnych. Generalnie wszystkie są ważne, ale no, musimy się pozbyć tej pierwszej warstwy makijażu i dopiero później przystąpić do oczyszczania. Mam dwa produkty, które chciałam Wam pokazać. Pierwszy z nich to jest płyn micelarny z Basic Lab do skóry tłustej i wrażliwej. To jest bardzo duże opakowanie, tutaj jest jego 500 ml, jest mega wydajny i bardzo, bardzo skuteczny. Wiem, że nie wszyscy stosują, nie wszystkie lubicie płyny micelarne, dlatego mam alternatywny produkt i to jest balsam micelarny myjący z Natural Secrets. Też kiedyś pokazywałam na kanale, w dalszym ciągu mi służy, więc naprzemiennie używam tych dwóch. Oba bardzo, bardzo lubię, ale zrobimy także jedną połowę twarzy makijaż z jednej połowy twarzy usunę płynem micelarnym, a z drugiej tym balsamem, tak żeby Wam pokazać skuteczność działania tych produktów. Trochę płynu nalewam na wielorazowy płatek kosmetyczny i w ogóle bardzo polecam Wam tą metodę właśnie tych wielorazowych płatków. Ten akurat nie jest ze sklepu makeup.pl. Ja z niego korzystam praktycznie codziennie, cały czas go myję, piorę, z nim się nic nie dzieje. Jest mega trwały, naprawdę. Więc nalewam trochę płynu, rozmasowuję i rozkładam ten płyn po całości. Jedna połowa twarzy, pamiętać, żeby nie przyjechać po drugiej. Najpierw usuwam podkład. A później przykładam na kilkanaście sekund płatek do oczu, tak żebym rozpuściła cały tusz. Dzisiaj mam też kreskę, dość mocny makijaż oczu, więc chwileczkę sobie tak trzymam. Daję czas produktowi, żeby sobie zadziałał. Nie trę, nie pocieram niepotrzebnie. I on sobie w tym czasie będzie działał i rozpuszczał wszystkie produkty z tej okolicy. I teraz delikatnie przesuwam. O! I praktycznie wszystko jest usunięte. A na drugą połowę twarzy wyląduje ten balsam myjący. Nabieram no za dużo, bo mam połówkę twarzy tylko, więc wezmę mniej. Rozgrzewam w dłoniach. To jest takie mięciutkie masełko. Ono tworzy taką emulsję po roztarciu. I tutaj zawsze zaczynam od oczu. Nie wiem dlaczego, ale w ten sposób właśnie zawsze to robię i też bardzo, bardzo delikatnie skupiam się na rzęsach. No tutaj już trzeba trochę potrzeć, żeby ten balsam rozpuścił właśnie tusz i inne kosmetyki, ale znowu robię to delikatnie. Ale to jest właśnie alternatywa dla osób, które nie lubią, nie chcą używać płynów micelarnych. I dużą zaletą właśnie tego balsamu myjącego jest to, że on emulguje. No, po drodze wyglądamy jeszcze trochę jak panda, ale on bardzo fajnie zostaje później usunięty za pomocą wody, więc to jest taki jeden z moich ulubionych. Normalnie gdybym była w łazience, pod bieżącą wodą umyłabym sobie twarz i ten balsam bez problemu zostałby usunięty, ale dzisiaj znowu wykorzystam ten wacik wielorazowy. Czasami też go używam, jak jestem w łazience, ale najczęściej jednak usuwam ten balsam po prostu pod bieżącą wodą. I jak widzicie, też wszystko bez problemu bardzo ładnie zeszło. Więc tak, to był demakijaż, ale to oczywiście nie koniec oczyszczania, ponieważ teraz przechodzimy właśnie do mycia właściwego.
tak to nazwijmy, emulsja myjąca Basic Lab do skóry ultra wrażliwej. W dalszym ciągu jej używam. Ona kiedyś się pojawiła, ale ja cały czas korzystam z tej emulsji. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna i bardzo delikatna i jednocześnie też nawilża skórę. Ja nie mam poczucia takiego właśnie ściągnięcia. To dla mnie jest mega ważne. Chociaż mam skórę mieszaną, to jeżeli użyję właśnie jakiegoś za mocnego żelu, produktu, który ma jakiś mocny detergent w sobie, to natychmiast czuję ściągnięcie. A to jest taki produkt, po którym ja czuję po umyciu nawilżenie. I to jest bardzo dziwne, ale bardzo przyjemne uczucie. Dobra, zeszłam jednak na dół i umyłam twarz pod bieżącą wodą. Teraz czas na peeling. Ja w tym momencie, kiedy słońce wysoko świeci, jest dość mocne, zrezygnowałam z kwasów i z retinolu, ale moja skóra potrzebuje złuszczenia, więc korzystam z peelingów Gommage i mam tutaj Pyongyang Yul peeling gel po prostu. I to jest bardzo fajna opcja peelingów, ponieważ one nie posiadają drobinek, czyli nie będą nam rysowały skóry, podrażniały jakkolwiek, ale bardzo fajnie właśnie złuszczają tą wierzchnią warstwę na skórkę. Wystarczy, że chwilę pomasujemy i za chwilę pojawią się takie farfocelki, które oznaczają, że właśnie kosmetyk działa i że nasza skóra zostaje dokładnie spilingowana. O, i już zaczynają się pojawiać właśnie takie drobinki, właśnie takie farfocle, to znak, że peeling działa. Dobra, jesteśmy po demakijażu, oczyszczaniu i peelingach. Skórę mam bardzo miękką, bardzo gładką, ale jestem teraz też w okresie cyklu, w którym wyskakują mi jakieś pryszczyki, niedoskonałości. Mam też sporo zaskórników, szczególnie na nosie, na brodzie, więc maski oczyszczające to jest bardzo ważny punkt programu u mnie. I teraz mam maski na bazie glinki. Odkąd odkryłam te w kremie, przestałam już mieszać. Tu mam Heimish glinkę różową i mam też Asoa, nasza polska marka, i tu mamy glinkę białą i fioletową. Ta jest skierowana do skóry suchej i wrażliwej, ta z kolei do skóry mieszanej. Ja używam na zmianę. Ta, mam wrażenie, działa silniej, działa mocniej. Jak sobie posmaruję tutaj na środkową partię twarzy, właśnie tutaj, gdzie mi się skóra najbardziej zanieczyszcza, to po zmyciu tej maski mam skórę bardzo zaczerwienioną. To widać, że ona naprawdę działa, ale użyję dzisiaj na jedną połowę twarzy tej fioletowej, a na drugą połowę twarzy tej różowej, tej białej. Zobaczcie, jak one wyglądają i czym się różnią. Więc jedziemy z różową. I to jest taka forma gęstej pasty. W ogóle strasznie wydajna jest ta maska. Naprawdę używam jej już od kilku miesięcy i ona cały czas jest bardzo, bardzo ciężka. I nakładam taką sporą ilością. Skupiam się najbardziej tutaj właśnie na strefie T. Musimy też pamiętać, że tego typu maski nie mogą nam zastygnąć na twarzy. Cały czas pilnujemy, żeby ona była wilgotna, więc albo spryskujemy, jeżeli już czujemy, że ona zaczyna, tak wiecie, stygnąć, spryskujemy się tonikiem, albo po prostu ja zwilżam też dłonie i dotykam się takimi mokrymi dłońmi po twarzy, żeby nie dopuścić właśnie do wyschnięcia tej maski. Oczywiście nie nakładam ich codziennie, to jest tak raz w tygodniu, w momencie, kiedy widzę, że teraz fajnie wyglądam. Kiedy widzę, że coś się dzieje gorszego na mojej twarzy, no to tak, nie wiem, ze dwa razy w tygodniu. I naprawdę ja widzę różnicę, że skóra jest po prostu czystsza. Jedziemy z fioletową Asoa. I tutaj forma podania jest troszeczkę mniej wygodna, bo to jest po prostu szklane opakowanie i musimy sobie tą maskę wydłubać stąd. Ale ona też przepięknie pachnie jeżynami, borówkami. W ogóle strasznie jest przyjemna w użyciu. I ona, mam wrażenie, że jest trochę taka rozgrzewająca. Jak ją tak wpracowuję w skórę, to czuję ciepło, co oczywiście jest dobrym znakiem, ponieważ rozszerzają nam się pory i ta maska głębiej dociera, po prostu lepiej oczyszcza. No, tu czuję zdecydowanie, że maska działa, takie delikatne pieczenie.
No i okej, ja sobie teraz z tymi maseczkami chwilę posiedzę. Oczywiście, tak jak powiedziałam, nie dopuszczę do wyschnięcia, wystygnięcia tych masek i za chwilę do Was wracam. Na tej maseczce jest napisane, żeby usunąć, kiedy zastygnie. Na tej maseczce jest napisane, żeby trzymać na twarzy 5 do 15 minut. I ja tak mniej więcej właśnie 15 minut z takimi maseczkami glinkowymi czekam. I teraz moczę swój płacek. Oczywiście wcześniej go wyprałam. I delikatnie przykładam, starając się właśnie rozmoczyć tą maseczkę. Nie trę, bo jeżeli ona zaczyna zastygać, to po prostu ciężko jest ją usunąć. Więc delikatnie ją nasączam wodą. I teraz dopiero, kiedy ona znowu wróciła do swojej kremowej formy, delikatnie pocieram płatkiem. Ale zobaczcie, jaki paradoks. Ta maseczka skierowana do skóry tłustej działa o wiele łagodniej. Nic się nie zadziało na mojej skórze, na mojej twarzy, nie ma zaczerwienień. A ta skierowana do skóry suchej i wrażliwej, no, mocniej działa. I ja właśnie z niej korzystam, kiedy dzieją się jakieś takie grube rzeczy na mojej twarzy. No bo to ja po prostu widzę, że ona działa skuteczniej. I teraz jeszcze mam jeden fajny produkt, który już Wam kiedyś polecałam, ale cały czas z niego korzystam w sytuacjach awaryjnych, kiedy właśnie coś mi wyskoczy dziwnego, kiedy mam więcej zaskórników, to punktowo nakładam na komi kwas salicylowy 2% i tutaj jest też niacynamid 5%. To jest forma bardzo lekkiego, ale czarnego żelu i ja go nakładam po prostu w ten sposób, kiedy tutaj coś się takiego dziwnego dzieje. Albo czuję, że za chwilę się zadzieje, kiedy wiecie, jest taka gulka, jeszcze nie pryszczy, ale jak się tym nie zajmiemy, to za chwilę coś się pojawi. I nakładam właśnie w ten sposób. Tylko ja go dzisiaj, tego preparatu nie zostawię tutaj na twarzy, bo stosowałam kilka dni z rzędu po to, żeby właśnie tą zmianę tutaj wyciszyć, uspokoić i żeby ona po prostu zniknęła. I to w zasadzie już nie jest pryszcz, tylko pozostałość, więc usunę sobie po prostu ten preparat, żeby niepotrzebnie nie wysuszać, nie przesuszać tej okolicy. Ale chciałam właśnie zaznaczyć, że cały czas korzystam z tego kwasu salicylowego 2%, bo on naprawdę w takich sytuacjach awaryjnych fantastycznie się sprawdza. Dobra, jedziemy z najprzyjemniejszym etapem pielęgnacyjnym, czyli nawilżanie, nawadnianie, działanie przeciwzmarszczkowe. Ja wprowadziłam od, no już jakiegoś czasu sera do swojej pielęgnacji, czyli kosmetyk, który jest nafaszerowany mnóstwem składników aktywnych pod kremy. I to działa fantastycznie. Naprawdę widać sporą różnicę w nawilżeniu. Za chwilę Wam pokażę dwa. Pierwszym z nich jest serum pod oczy. W ogóle pierwszy kosmetyk, który spotkałam się w takiej formie, czyli bardzo lekka forma żelowego preparatu, który nakładamy pod krem. I on tutaj w swoim składzie, to jest Basic Lab Serum pod oczy peptydowe, ma właśnie peptydy, które działają jak botox, ma niacynamid, ma kofeinę, czyli działamy przeciwzmarszczkowo, nawadniająco, napinająco. Kofeina oczywiście będzie rozjaśniała zasinienia, można je trzymać też w lodówce, żeby wzmocnić działanie właśnie chłodzące i jeżeli naprawdę macie takie mocne sińce, tak jak ja, no to właśnie warto trzymać w lodówce. Jego tutaj jest 30 ml, czyli tak jak standardowe serum i ono jest niesamowicie wydajne. Dosłownie kropelka i taka ilość wystarczy, żeby pokryć tą przestrzeń tutaj. Nakładam wszystko, co wylałam sobie na dłoń i dokładnie rozprowadzam. Daję chwilę, żeby się ten preparat wchłonął i przechodzę do kremu pod oczy. Superlab od Bielendy, hydrokrem pod oczy z niskocząsteczkowym kwasem hialuronowym, ale jest tu również kofeina, czyli działamy właśnie na zasinienia. No i oczywiście przeciwzmarszczkowo, super lekka konsystencja tego kremu. I ja właśnie ten zestaw stosuję również rano pod makijaż. Krem jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, nic tutaj się na nim nie roluje, nic się nie dzieje, więc pod makijaż też jest świetny. No i właśnie w wieczornej pielęgnacji, tylko wtedy nakładam go po prostu troszkę więcej. I bardzo delikatnie, ostrożnie, wiecie, nie trę, nie pocieram, nie wtłaczam tego produktu w skórę, tylko po prostu sobie tutaj delikatnie oklepuję.
skórę pod oczami mamy zabezpieczoną. I teraz czas na serum do twarzy. Słuchajcie, no nie pokażę Wam nic nowego, bo ja jestem cały czas zakochana w tym serum z peptydami, znowu małocząsteczkowym kwasem hialuronowym i trehalozą. Trehalozy mamy tutaj 10%. To działa jak trochę jak botoks. Małe opakowanie zużyłam. Wzięłam się za duże. 30 ml wystarcza na około 2 miesiące aplikacji, regularnego stosowania rano i wieczorem po dwie pompki. Mam te informacje zakodowane, ponieważ korespondowałam z jedną z Was, pytałyście się mnie o wydajność tego produktu, więc 2 miesiące, 30 ml codziennego stosowania, teraz mam 50. Nawilżenie po tym jest niesamowite, to jest bardzo lekkie serum. I widać po prostu efekty, że skóra jest jędrniejsza. Tylko tak jak powiedziałam, ja już jestem po 2 miesiącach stosowania tego serum, więc ja po prostu też mogę powiedzieć o efektach, jakie daje. No i że nie mogę się od niego odkleić. No to już samo mówi za siebie. Teraz wjeżdżają kremy i maseczki. Znowu mam maseczkę do polecenia, którą już kiedyś Wam polecałam, ale właśnie w momentach, kiedy dzieją się takie rzeczy, czyli podrażnienia po na przykład maskach oczyszczających, no to wjeżdża Bielenda ratunkowa maseczka łagodząco nawilżająca, to już jest końcówka, naprawdę, już ledwo co i grubą warstwą po prostu traktuję tą połówkę, którą teraz mam podrażnioną. Świetna jest ta maska. Ona jest ultra nawilżająca, bardzo też lekka. To nie jest taka gęsta, ciężka pasta. I trochę mimowolnie ta maseczka z Asała pomogła mi, bo tą połówkę teraz chciałabym, wiecie, tak wyciszyć i ukoić, ale nie stosuję jej codziennie, tylko na przemian teraz z kremem z Basic Lab. Bogata konsystencja, krem ceramidowy, odżywienie i odbudowa. Tutaj mamy 5% betainę i 3% mocznik, czyli to będzie taki krem, który będzie działał bardzo, bardzo mocno nawilżająco. Momencik, niech ja sobie tutaj to wszystko rozpracuję. I to jest krem, który już ma gęstszą konsystencję i on, ja bym go właśnie nazwała taką maską nocną, bo jest jeszcze wersja lżejsza tego kremu, tylko że ja na noc właśnie lubię takie bogate formuły. Zobaczcie, to jest naprawdę bardzo bogaty krem, bardzo gęsty, więc dla mojej mieszanej skóry absolutnie to nie jest krem na dzień, on się nie nada pod makijaż. Ciężki kaliber, jeżeli chodzi o krem, dlatego na noc jest fantastyczny. Na dzień, chyba że macie ekstremalnie suchą skórę, no to wtedy możecie spróbować. Natomiast jego uwielbiam po prostu nakładać na noc taką grubą warstwą. On rzeczywiście daje bardzo, bardzo podobne efekty do tych wszystkich masek, które Wam pokazywałam, czyli świetnie natłuszcza, nawilża. Ja odzyskuję komfort rano, skóra bardzo ładnie wygląda, jest taka naprawdę, wiecie, taka juicy. Więc jeżeli mam podrażnienia, to maska z Bielendy, a na takie fajne nawilżenie nocne, to po prostu ten bogaty krem wjeżdża z Basic Lab'a. I oczywiście zjeżdżam sobie na szyję, dekolt. I na koniec wszystko dokładnie wcieram jeszcze w dłonie i w skórki. No chyba, że jest to balsam brązujący. Wtedy myję dłonie. Albo przynajmniej staram się o tym pamiętać, żeby umyć. Dobrze, moi drodzy, tylko tyle albo aż tyle nakładam wieczorem na swoją twarz. Ale nie było tego też tak dużo. Pokazałam Wam dwie wersje. Bardziej oczyszczającą i później łagodzącą. I taką moją standardową rutynę, kiedy jestem w tych dniach cyklu, kiedy nic się nie dzieje na mojej twarzy. I to jest szybka, podstawowa pielęgnacja. Ja w łazience nie spędzam dużo czasu, to jest naprawdę 5-7 minut. Skupiam się na oczyszczaniu i właśnie na nawilżaniu, robię to warstwowo. Te konsystencje są bogate, mają za zadanie nawilżyć, napiąć moją skórę. Robię to też dlatego, żeby
na dzień, pod makijaż nie nakładać właśnie tak dużo pielęgnacji, ponieważ zjeżdżają mi podkłady i w dzień ona jest bardzo delikatna, taka minimalistyczna, natomiast właśnie wieczorem jest rozbudowana, warstwowa, no i chciałabym tutaj działać oczywiście prewencyjnie, przeciwzmarszczkowo. Więc tak to wygląda u mnie na co dzień. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak było, będzie mi super przyjemnie, jeżeli zostawicie łapkę w górę, jeżeli zostawicie subskrypcję. I jak zawsze czekam na wszystkie Wasze komentarze. Życzę Wam udanego tygodnia, cudownego weekendu i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia!